Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie Hot Wheelsowym. Dawno nie było huntingu, więc dzisiaj lecimy połazić troszeczkę po sklepach, odwiedzimy kilka miejsc i zobaczymy, czy uda nam się złapać jakieś Hot Wheelsy. Ale zanim pójdziemy, to pokażę Wam jeszcze jeden model, który ostatnio udało mi się złapać w Ciucholandzie. Jest to taki oto Ford Mustang. Tak on sobie tutaj wygląda. Kosztował chyba 4 zł dokładnie, czy nawet 3, także jest w całkiem niezłym stanie, więc jak go zobaczyłem, to postanowiłem, że bierzemy go oczywiście. No, Mustangi nie są jakby moimi ulubionymi samochodami, aczkolwiek wypadało go wziąć. No i tutaj jeszcze na półeczce są wszystkie te samochodziki, które udało nam się upolować z Agnieszką ostatnio, a to w Ciucholandzie, a to w jakiś tam na Pchlim Targu. I tu mam jeszcze moje Ferrarki, które też Wam pokażę niedługo, w sumie chyba w następnym filmie opowiem po prostu o całej mojej kolekcji, bo nie jest ona jakoś mega duża, także prawdopodobnie ją Wam przedstawię i opowiem, od czego się to wszystko zaczęło i jak to wyglądało. Dzisiaj jest naprawdę świetna pogoda, także zapowiada się fajny dzionek. Do tego nagrywam dzisiaj GoPro, więc będę mógł pozwolić sobie, tak wiecie, bez przypału można powiedzieć, na nagrywanie rzeczy w sklepie. Ponieważ trochę się jeszcze tego wstydzę, szczerze mówiąc, a GoPro jest takie troszeczkę incognito, że nie do końca widać, że coś się nagrywa, bo telefon jak się wyjmie, to wiecie, zwykle to trzeba tak, tak, no pewnie mnie rozumiecie, tak czy siak, zobaczymy, co z tego nagrywania wyjdzie. Postaram się oczywiście w tych sklepach ponagrywać te modele, które są, i Wam to pokazywać tak, jak tego oczekujecie. Także co, ja już nie przedłużam znowu, tylko lecimy w drogę, szybko teraz na stację, zatankuję samochód, a później po kolei do różnych sklepów. No jeszcze sobie hot doga wziąłem. Także na początku lecimy do Lidla. No i niestety Lidl okazał się totalną klapą. Także kupiłem tylko jogurcik i lecimy dalej. Tutaj zaraz niedaleko są, chyba jest Pepco, o ile dobrze pamiętam, Smyk na pewno jest i jeszcze coś, także po prostu tam się teraz udajemy. Przepraszam, takie pojedyncze Hot Wheelsy to tylko tutaj będą. Tak. Okay. To dziękuję bardzo. Dobra, ogólnie jest totalna lipa. Jedyny, jakby w Pepco w ogóle nie było Hot Wheelsów, co jest bardzo dziwne. Dodatkowo w Smyku, jak widzieliście, no niewiele też było w zasadzie, tylko te przy kasie, czyli niedużo. I jedynym takim ciekawym, no to chyba był ten Treasure Hunt Ain't Fair, on się nazywał, ten taki busik. No ale on mi jest już niepotrzebny, bo w zasadzie ja takiego mam, Agnieszka też takiego ma. Także niepotrzebne mi jest duplikowanie po prostu modeli. Co z tego, że to jest TH? Nawet jakbym chciał go sprzedać, powiedzmy, na ten resell, tak jak niektórzy skalperzy, powiedzmy, robią, no to i tak to jest nieopłacalne, bo są to modele, które nie są zbyt wartościowe. Także no co, nie było sensu nawet go brać. Był tam oczywiście ten Ford Escort zielony, którego w zasadzie chyba jeszcze nawet nie mam, ale kurczę, tak jak mówiłem na którymś we vlogów, wolałbym go mieć w wersji STH, także taki zwykły, no nie jest mi potrzebny. No i teraz tak, ogólnie tutaj blisko pozostały mi tylko dwa sklepy, będzie to Rossmann i będzie to Pepco, to które mam koło domu. No i w zasadzie jeżeli tam nic nie będzie, no to nie wiem co dalej, bo no nie mam, znaczy nie planowałem dzisiaj jeździć gdzieś dalej tak naprawdę za tymi Hot Wheelsami, także chyba to będzie nasza, powiedzmy, ostatnia nadzieja na dziś. Ewentualnie jeżeli tam nic nie znajdziemy, to po prostu podzielę ten vlog na dwa dni i złączę go po prostu z jakimś następnym huntingiem, ale to zaraz wyjdzie w praniu, także lecimy teraz tam koło domu, koło mnie i zobaczymy, czy tam uda nam się coś jednak złapać. Miejmy nadzieję, także trzymajcie kciuki.
Dobra, jak widzieliście, jest totalna lipa, ale widzę z daleka stragany tutaj na jakby targowisku, tylko nie jestem pewien, czy to jest targ, czy to jest pchli targ, więc w sumie idziemy zobaczyć, może jest szansa na znalezienie czegoś ciekawego. Także no co, sklepy dzisiaj totalnie zawiodły tutaj w okolicy, także to jest ostatnia szansa dla nas na dziś. No i niestety z dzisiejszego huntingu nici. Było tutaj nawet na targu. To jest taki zwykły targ dzisiaj. No tak, przecież dzisiaj jest w zasadzie wtorek. Także tutaj jedzenie. Ludzie sprzedają żywność, a nie jest to pchli targ. Także no lipa totalna dzisiaj wyszła. Ale nie ma co się załamywać. Po prostu poczekamy i pojedziemy gdzieś w dalsze okolice, do dalszych sklepów i tam coś może uda się znaleźć. Dobra, jedziemy właśnie z driverem wyścigowym do Auchan. Podobno w Auchan ostatnio premki było dużo premiumów. Zobaczymy, może nam się coś trafi. Byłoby fajnie, bo może udałoby nam się kupić naszego pierwszego premiumka. No zobaczymy. O kurde, stłuczka by była. Podobny do Tomka. No dzieciak w ogóle... Czy w ogóle nie wiem, czy on chciał jechać. No tak trochę wyglądało, jakby nie chciał jechać i nagle jechał. Znaczy, może wiesz, nie w tą może stronę. Może chciał się zatrzymać. Tak. Ja myślałam, że chodnikiem będzie. Trzeba uważać, pamiętajcie, uważajcie na pasach. Lepiej się zatrzymać. Premiumki są, ale nie te, które mnie interesują. A z szybkich wściekłych zostały Hammery i El Camino. I jedyny ten SS. Dobra, tego bierzemy. Macie. Nie ma. Ale lipa. Mówiłam. Bo tu przychodziłam co jakiś czas i w ogóle nic się nie zmienia. Cały czas jest to samo. Dobra, my już w domku. No i jak widzicie, dwa huntingi i dwa huntingi bardzo, bardzo słabe. Na pierwszym nie kupiłem nic, zresztą widzieliście, że nie było totalnie nic ciekawego. No a na drugim, czyli dzisiejszym, udało mi się upolować jedynie tego Chevy'nowe z szybkich i wściekłych. Bardzo fajne. Jest to jeden z dwóch modeli z tej serii, z tej piątki, które chciałem mieć. Oczywiście chciałem jeszcze trafić Jetę, no ale Jety w ogóle nie było. Był jeszcze ten Buick? Kurde, nie wiem jak się czyta. Zawsze się zastanawiałem, jak się wymawia tą markę. Buick. Nie wiem, nieważne. Chodzi o to, że no, on mnie nie interesował, mimo tego, że ma otwieraną maskę. Także to jest jakby fajny model, ale no nie dla mnie. Hammer też mnie nie interesował, także tylko i wyłącznie ten nowa SS. I jeszcze chciałbym mieć Jetę. Może jeszcze uda się trafić. Co do premiumów, pierwszy raz widziałem w sklepie premiumy, no ale oczywiście też te modele, które totalnie mnie nie interesowały. Natomiast Agnieszka dzisiaj niby szukała, a tak naprawdę nic nie chciała szukać. Bo było gówno. No. Po prostu ja na bieżąco chodzę na przykład do Dealsa i tam cały czas jest to samo i jest jeszcze bardziej przebierane.
W sumie to prawda, Agnieszka tak się zajarała, że ona częściej chodzi, znaczy ona i tak częściej chodzi po sklepach, więc częściej chodzi i szuka Hot Wheelsów niż ja, to jest ciekawe. Jak tam wchodzę, to mam wrażenie, że ekspedienci to już wiedzą, po co ja przyszłam, że ja tylko obczajam Hot Wheelsy i wychodzę. No w sumie tak, no ale dobra, jakby kończymy ten film, także zapraszamy Was na następne. Zostawcie łapkę i subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne filmy. No i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.